Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest monotoniczność funkcji jednej zmiennej. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Na pewno wzorów na pochodne, kartki papieru oraz czegoś do pisania. Rozpoczynamy. Na tablicy przykładowa funkcja, której monotoniczność wyznaczymy, sobie określimy. I jak to zacząć? Pierwszy krok, który robicie zawsze, możecie go robić nawet tak na ślepo, gdziekolwiek, to nigdy nie będzie nic złego. To jest wyznaczenie dziedziny naszej funkcji. No więc, jaka jest dziedzina, moi drodzy, naszej funkcji? Przyjrzymy się. Mamy arkusa tangensa, który na dobrą sprawę jest dosyć dla nas miłą funkcją, bo on żadnych takich większych założeń nie ma. I tutaj x mogą być dowolne. Co z logarytmem? No, wiemy, że w przypadku logarytmu no to trochę więcej się dzieje, bo argument logarytmu musi być liczbą większą od zera. Ale w naszym przypadku, spójrzmy, mamy 1 plus x kwadrat. X kwadrat jest liczbą, która zawsze będzie większa od zera, większa bądź równa 0. Dlatego jednego przypadku, gdzie x jest 0. Jak ja do zera dodam 1, to na pewno będzie większe od zera. No więc całe wyrażenie będzie zawsze większe bądź równe 1, czyli to jest na pewno dodatnie, czyli nie mam żadnych zastrzeżeń w naszym przypadku, czyli dziedziną mojej funkcji jest zbiór liczb rzeczywistych. Drugi wasz punkt, który robicie, to jest wyznaczenie pochodnej naszej funkcji. Pochodna z arkusa tangensa z x możecie ją wyznaczyć z tablic, to jest 1 przez 1 plus x kwadrat. Minus. W tym wypadku, moi drodzy, mamy pochodną złożoną, pochodna z logarytm 1 plus x kwadrat, gdzie naszą funkcją zewnętrzną jest funkcja logarytm. Pochodna z logarytmu to jest 1 przez argument, czyli my tą dwójkę sobie przepiszemy już tutaj, czyli 1 przez argument, czyli 1 przez 1 plus x kwadrat razy. I teraz pochodna funkcji wewnętrznej, a moją funkcją wewnętrzną jest 1 plus x kwadrat. Pochodna z 1 plus x kwadrat to jest 2x. I teraz ja sobie pozwolę tutaj dokonać naszej kosmetyki. Czyli 1 przez 1 plus x kwadrat zostaje minus. I to jak wymnożymy, to będzie 2 razy 2x, czyli 4 przez x przez 1 plus x kwadrat. Widzimy, że mianowniki są takie same, więc mogę to wszystko dać na jeden ułamek, czyli 1 plus x kwadrat i tu mam 1 minus 4x. To jest moja pochodna. Myślę na temat dziedziny pochodnej i tak, widzicie, że pozbyłam się arkusa, pozbyłam się logarytmu. Jedyne, co by mnie interesowało, to mianownik mojego ułamka, ale widzę, że cokolwiek tam wstawiam, to jest to większe od zera, czyli na pewno jest różny od zera. Czyli tutaj dziedziną pochodnej też jest zbiór liczb rzeczywistych. I teraz tak. Krokiem numer 3, moi drodzy, jest zbadanie znaku pochodnej. Pamiętacie, że jak liczy się ekstremum, to jeszcze pomiędzy krokami jest przyrównanie funkcji do zera, ale ponieważ ja nie wyznaczam ekstremum, nie potrzebuję kandydatów na ekstremum, czyli automatycznie mogę przejść do zbadania znaku pochodnej. Czyli moja pochodna jest większa od zera kiedy? Wtedy i tylko wtedy, gdy to wyrażenie, czyli 1 minus 4x przez 1 plus x kwadrat jest większe od zera. No tutaj jest to dosyć potężne wyrażenie, ale mogę sobie z niej łatwo poradzić. Dlaczego? 1 plus x kwadrat jest zawsze liczbą większą od zera. Więc jeżeli ja obie strony mojej nierówności pomnożę przez 1 plus x kwadrat, to mi nie zmieni znaku. Czyli ja to robię. Obie strony mnożę przez 1 plus x kwadrat, czyli co mi zostaje? 1 minus 4x, 0 przez razy to, to też da mi 0, więc to będzie większe od zera. No to muszę rozwiązać teraz tę nierówność, czyli wiadome na jedną, niewiadome na drugą. Minus 4x zostawiam sobie po lewej stronie, to jest większe, i jedynkę przenoszę na lewą, czyli od minus 1. Teraz obie strony dzielę przez minus 4,
czyli x zostaje. Jeżeli dzielę przez liczbę ujemną, to muszę odwrócić znak nierówności, czyli to będzie tak. I minus 1 przez minus 4 to jest 1/4. Ponieważ nie mam żadnych zastrzeżeń co do dziedziny, bo to jest zbiór liczb rzeczywistych, to nie muszę tutaj nic wyrzucać, nie muszę jakby mieć szczególnej uwagi, jeżeli chodzi o dziedzinę. I wystarczy, że sobie zapiszę, że co? W przedziale x należącym mniejszy od 1/4, czyli od minus nieskończoności do 1/4, jaki mam wniosek? Moja funkcja maleje, czyli musicie to zapisać, ponieważ rośnie, ponieważ pochodna jest większa od zera. Czyli możecie zapisać to symbolem, natomiast jeżeli na wykładach piszecie to normalnie w formie zdania, to też zapiszcie. Czyli ponieważ pochodna jest większa od zera, to nasza funkcja rośnie i robi to w przedziale x równym od minus nieskończoności do 1/4. Ale to nie koniec, bo teraz muszę zbadać znak pochodnej, gdy jest mniejszy od zera, czyli to jest wtedy i tylko wtedy, gdy 1 minus 4x przez 1 plus x kwadrat jest mniejszy od zera. I tutaj ponownie mogę pomnożyć przez 1 plus x kwadrat, ponieważ to jest zawsze większe od zera, czyli nie zmieni mi znaku nierówności, czyli będzie 1 minus 4x mniejszy od zera. I rozwiązuję tutaj tę nierówność liniową, czyli wiadome na jedną, niewiadome na drugą, czyli minus 4x mniejsze od minus 1, dzielę przez minus 4, czyli x, ponieważ dzielę przez ujemną liczbę, to zmieniam znak nierówności, większe od 1/4. Czyli w przedziale od x równym od 1/4 do nieskończoności, moja funkcja, ponieważ pochodna jest mniejsza od zera, moja funkcja maleje. Czyli wasza odpowiedź ostateczna to są odpowiednie przedziały dla funkcji rosnącej i dla funkcji malejącej. To już musicie zapisać sobie jako osobne zdanie gdzieś tutaj pod spodem. Moi drodzy, ja zapraszam was do kolejnych części z cyklu Monotoniczność funkcji jednej zmiennej, ekstremum funkcji jednej zmiennej. Jeżeli chcielibyście, żeby znalazło się tutaj na naszym kanale jakieś zadanie bądź też zagadnienie, wysyłajcie je nam na adres matna+ma@gmail.com. Tam także wszelkie uwagi, pytania oraz wątpliwości możecie wysyłać. Zapraszam na naszą stronę matematyka.na+.pl. Jeżeli wam przydał się ten film, to zapraszam także do polubienia jego oraz do subskrypcji naszego kanału. Życzę wam udanego dnia i do usłyszenia.